wydarzeniu w skali kraju, w skali Europy. Będziemy tutaj symulować pożary, pożary wewnętrzne i pożary zewnętrzne w budynkach konstrukcji drewnianej. Jak bardzo ważne jest to wydarzenie, dodam tylko, że patronat honorowy nad tym, nad tą konferencją objął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany, jak najbardziej korzystamy z zdobyczy technologicznych i też cały czas ten proces staramy się rozwijać. I tu jest wielki plus tego, że my to możemy po prostu kontrolować. Ze mną dr Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej, a my jesteśmy teraz przed domem, który za chwilę stanie w płomieniach, więc zanim to nastąpi, zajrzyjmy do środka i dowiedzmy się trochę więcej o tym domu. Zapraszamy. Pamiętajmy, że to jest dom konstrukcji drewnianej. Dokładnie widzę mnóstwo czujników rozmieszczonych na ścianach, na różnych wysokościach. Widzę też na oknach, są też tutaj. Do czego one służą? To są termopary, dzięki którym będziemy wiedzieli, jaka jest temperatura w pomieszczeniu. Pamiętajmy, że istotą tego całego eksperymentu jest weryfikacja zachowania budynku. Natomiast ludzie, którzy mieszkają, mogą bardzo różne materiały trzymać w domu, bo to są budynki mieszkalne. I stąd też jest taka potrzeba, żebyśmy wiedzieli, jakie temperatury będą w środku, żebyśmy mogli po prostu ocenić, czy bezpiecznie, a z drugiej strony, jaki to może być wpływ ewentualnie na naszą konstrukcję. Kolega zakłada teraz odpowiedni strój, ponieważ będziemy rozpalali mimo wszystko te zasady bezpieczeństwa, rzeczywiście trzeba zachować. Użyjemy niewielkiej ilości, tam około 200 ml heptanu. Prefabrykacja jest coraz bardziej popularna w Polsce, a budownictwo drewniane jest jednym z elementów tej prefabrykacji. Tym bardziej, że rośnie świadomość polskiego społeczeństwa i społeczeństw zachodnich w zakresie budownictwa ekologicznego i niskoenergetycznego. Budownictwo drewniane w 100% wpisuje się w te tendencje. W Polsce cały czas brakuje mieszkań, mamy coraz większe problemy z siłą roboczą, coraz mniej jest wykwalifikowanych pracowników, a budownictwo prefabrykowane poza miejscem budowy to jest właśnie ta metoda, która pozwala po pierwsze przyspieszyć proces budowlany, po pierwsze poprawić jego jakość, a to razem wszystko wpisuje się w potrzeby polskiego społeczeństwa, polskiego budownictwa. Saint-Gobain jako globalny koncern światowy, mamy doświadczenie, mamy wiedzę dotyczącą budownictwa prefabrykowanego dokładnie z całego świata i możemy się nią dzielić. Doszliśmy do wniosku, no już 10 lat temu, że polski przemysł prefabrykacji, polski przemysł budownictwa szkieletowego potrzebuje mocnego partnera, a my takim jesteśmy, który ma zasoby, ma możliwości, aby wspierać to budownictwo w najlepszy możliwy sposób i stąd jesteśmy tutaj dzisiaj. Szkielet drewniany zawiera w sobie elementy palne. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to technologia trudniejsza, aczkolwiek między innymi ten eksperyment ma na celu udowodnienia, że też w tej technologii bez kłopotu jesteśmy w stanie spełnić wymagania warunków technicznych, jeśli chodzi o odporność ogniową. Dzień dobry Państwu, zapraszam do webinarium. Ja się nazywam Piotr Ryski i będę miał przyjemność prowadzić dzisiejsze nasze spotkanie. Będziemy rozmawiać o budynkach technologii szkieletu drewnianego.
ta technologia zarówno w Polsce, jak i za granicą z roku na rok zdobywa coraz większe zainteresowanie, jest coraz bardziej popularna, ale równolegle z tym pojawiają się obawy, szczególnie jeśli chodzi o kwestie pożarowe. W trakcie dzisiejszego spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak zapewnić bezpieczeństwo pożarowe budynku w szkielecie drewnianym i mam nadzieję rozwiać część obaw związanych z tą technologią. Tak jak mówię, mam przyjemność współprowadzić dzisiejsze spotkanie i szczególnie jesteśmy zadowoleni z udziału doktora Pawła Sulika z Zakładu Badań Ogniowych, od lat związany z Instytutem Techniki Budowlanej, a co ważne, od kilku lat bezpośrednio prowadzi projekty naukowe związane z budownictwem szkieletowym. Dodatkowo współprowadził dzisiejsze spotkanie będzie też Jakub Rytkodym, kolega z Saint-Gobain Building Glass Polska, który odpowiada za techniczne wsparcie sprzedaży. Ja muszę się przedstawić raz jeszcze, Piotr Wereski, też jestem pracownikiem grupy Saint-Gobain i praktycznie od początku istnienia działu prefab odpowiadam za rozwój systemów prefab, systemów dedykowanych do tego typu budownictwa. Krótko o programie dzisiejszego spotkania. No nie ukrywam, największy ciężar wziął na siebie pan dr Sulik i jego część będzie najbardziej obszerna, w której omówi opinię techniczną Instytutu Techniki Budowlanej dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego budynku, ale tutaj też bardzo obszernie opowie o eksperymencie pożarowym, który mieliśmy okazję przed chwilą obejrzeć urywek filmu. W kolejnej części ja opowiem, w jaki sposób należy podejść przy prawidłowym projektowaniu przegród pełnych w szkielecie drewnianym, bazując na naszych produktach i rozwiązaniach. Później Jakub opowie o prawidłowym doborze przeszkleń w zastosowaniu z rozwiązań Saint-Gobain. Ta część merytoryczna powinna nam zabrać około godziny, później będzie czas na pytania i odpowiedzi. I już nie zabierając czasu, zapraszam doktora Sulika i proszę o poprowadzenie części. Witam serdecznie. Tak jak pan Piotr powiedział, to w zasadzie powiedział wszystko, co państwo powinniście wiedzieć o mnie. No dobrze, rzeczywiście była taka sytuacja, że firma Saint-Gobain wystąpiła o przygotowanie opinii na podstawie tego eksperymentu, ponieważ wśród wielu materiałów, które tam były użyte, też były dużo bardzo właśnie materiałów z tej grupy. Ta opinia została przygotowana i dzisiaj o tej też opinii, ale jak również o tym eksperymencie. Ja pracuję w Instytucie Techniki Budowlanej. Kompetencje, jak państwo widzicie, mamy tam ponad 75 lat. Funkcjonujemy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Bezpieczeństwo pożarowe, to tak jak państwo widzicie, przede wszystkim to są badania na piecach, czyli na takich standardach, znormalizowanych metodach badawczych, gdzie mamy odpowiednią ścianę, na przykład strop, dach i tak tego typu, czy rozprzestrzenianie ognia, czy odporność ogniową. Niemniej jednak to są metody, które, że tak powiem, nie odpowiadają na wszystkie pytania, stąd też pomysł na zrealizowanie tego eksperymentu, ale to wyniknęło też z tego, że takie zapotrzebowanie raz od państwa wychodzi, bo coraz więcej architektów w tego typu technologiach projektuje, jak również od tego, że zaczęliśmy patrzeć bardziej holistycznie na całość, czyli na te elementy, które są związane ogólnie rzecz biorąc ze światem, jego stanem, z tym, co zostawimy przyszłym pokoleniom. Na tym wykresie poniżej państwo widzicie mniej więcej wpływ budownictwa na emisję dwutlenku węgla. Ten dwutlenek węgla, jak państwo wiecie, to jest taka uniwersalna waluta, która pozwala, że tak powiem, wśród tych krajów, które są rozwinięte i biorą to pod uwagę, przeliczyć to na pieniądze. Mamy te różnego rodzaju dopłaty albo ewentualnie dla tych, którzy produkują na przykład czystą energię, dodatkowe bonusy. No i tutaj się pojawiła sytuacja taka, że budownictwo jako jedna z działów gospodarki również wpływa na ten dwutlenek węgla, na emisję dwutlenku węgla, to
rzecz niekorzystna. Tu na zielono Państwo macie pokazane, jak wygląda to w przypadku budownictwa drewnianego, jak wygląda w przypadku budownictwa takiego tradycyjnego. No i tu się okazało, że w przypadku budownictwa murowego, na przykład betonowego, mamy tą emisję w przeliczeniu na metr sześcienny typowej ściany zewnętrznej, bo różne grubości mogą być oczywiście, to mamy widać tutaj powiedzmy od 50 do 80 kg. Natomiast w przypadku drewna mamy redukcję, co jest związane z tym, że drzewo rosnąc oczywiście akumuluje ten dwutlenek węgla, no i później on jest wbudowywany w budynek, jeżeli nie jest spalony, to nie przedostaje się do atmosfery. Jeśli chodzi o budownictwo, tak Państwo wiecie, jeśli chodzi indywidualne, jest dosyć mocno rozwinięte w Polsce, coraz więcej z uwagi przede wszystkim na raz jakość, wiele cech, które jest bardzo, że tak powiem, w takim normalnym życiu przydatne, czyli na przykład, że to są domy ciepłe, bardzo szybko można je zrealizować, dobrze wykonane. Natomiast chcielibyśmy również, żeby tego typu budownictwo było szerzej stosowane wśród budynków, tak jak tu Państwo widzicie, o przeznaczeniu wielorodzinnym, żeby można było tego typu budynki budować. Tu przykład, widać, że ośmiokondygnacyjny budynek w tej technologii bez żadnego problemu można zbudować. Co do samych wymagań, to proszę zwrócić uwagę, że mamy tych 7 wymagań podstawowych i ja to zaznaczyłem, ponieważ głównie będę opowiadał o tym budownictwie, o bezpieczeństwie pożarowym i zaznaczyłem to, co jest najistotniejsze dla tego bezpieczeństwa pożarowego, natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że mimo, że to jest takie istotne i po tej nośności, kiedy coś się zawali albo nie zawali, z uwagi na to, że mogą powstać straty wśród ludzi zamieszkujących tego typu budynki, jest tak wysoko to usytuowane wśród tych wszystkich wymagań podstawowych, natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że to wymaganie bardzo często niejako przy okazji realizacji pozostałych wymagań, ono jest samo z siebie spełnione. I będę starał się o tym dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście wymagania dotyczą przede wszystkim dwóch rzeczy. Pierwsze, rozprzestrzenianie ognia i żeby to rozprzestrzenianie ognia oczywiście było ograniczone. No i drugie, to co jest związane z drewnem, czyli ta palność lub niepalność. Już jeśli chodzi o samo rozprzestrzenianie ognia, to bardzo dobra wiadomość na samym początku. Tego typu technologie, o których dzisiaj mówimy, one nie mają żadnego problemu z rozprzestrzenianiem ognia. Pojedyncza płyta gipsowo-kartonowa, jak wykazują badania, ona zapewnia nierozprzestrzenianie ognia takim przegrodom, czyli to, co macie w 216 paragrafie, tam w tym punkciku drugim, że ma być nierozprzestrzeniające ognia, że tak powiem, po prostu jest samo z siebie zrobione. Mamy oczywiście tutaj pokazaną taką krzywą rozwoju pożaru i żebyśmy wiedzieli, co jest za co odpowiedzialne. To tutaj na pomarańczowo to jest w pełni rozwinięty pożar, kiedy mamy już pełne rozgorzenie temperatury, to Państwo widzicie pod 1000 stopni, a może być i więcej. I tak naprawdę tu chodzi o to, żeby tak wtedy konstrukcja po pierwsze się nie zawaliła, żeby poza daną strefę pożarową ten ogień się nie przydostał, no i żeby ewentualnie zapewnić możliwość prowadzenia akcji straży pożarnej. Natomiast te pierwsze tutaj fazy, kiedy mamy ten zapłon i tak dalej, no to one pokazują po pierwsze, czy coś jest palne, czy niepalne, a po drugie, czy coś się przyczynia do rozwoju pożaru lub nie przyczynia. To, że coś się przyczynia do rozwoju, to byśmy mieli, że na przykład rozprzestrzenia ogień, prawda, że bierze udział w tym pożarze i to pewnie w różnych fazach tego pożaru, natomiast jak będziemy pokazywali poza tą częścią, kiedy mamy ten element palny, nie ma w zasadzie problemu z drewnem. Tak jak już wspomniałem, mamy to w załączniku do warunków technicznych te wymagania podane. Oczywiście wiemy, że drewno jest zazwyczaj klasy reakcji na ogień D, sporadycznie C, co jest związane z rodzajem drewna, jego gęstością, sposobem obróbki. To też jest bardzo istotne, czyli powierzchnia, jeżeli jest taka obrobiona i gładka, no to oczywiście ten ogień się tak łatwo nie będzie
palił. Mamy też to wymaganie, o którym mówiłem, przykładowo 232, czyli ściana oddzielenia przeciwpożarowego, powinna być wykonana z materiałów niepalnych, no a występujące w nich na przykład otwory, oczywiście obudowane przeciągami, jeżeli mamy tą, o tej ścianie mówimy. I tu jest ten problem, że drewno jako materiał palny teoretycznie nie może być w takiej ścianie wbudowany, natomiast zwróćcie Państwo uwagę również na to, że są metody, takie oceny, na przykład jest K2, taki parametr, który on mówi o tym, że jeżeli mamy jakąś tam przegrodę i mamy odpowiednią okładzinę i ona wytrzyma ileś tam minut, to bez względu na to, co się znajduje za tą przegrodą, i tak pozostaje bezpieczne. I takimi krajami, które to wprowadziły, są na przykład Niemcy czy Szwecja. Jak popatrzy się na te wszystkie kwestie pożarowe, to oczywiście widzimy, że za to odpowiedzialna jest Państwowa Straż Pożarna, która no niejako gasi, bierze nadzór. Oczywiście przy współpracy z odpowiednimi ministerstwami. Oczywiście konsekwencje finansowe ponoszą właściciele budynków, jak i ubezpieczyciele, bo to nie ulega wątpliwości, ale tak naprawdę można uniknąć tych wszystkich konsekwencji, projektując świadomie, i to jest zadanie państwa, czyli zadanie architektów, którzy po prostu wiedzą, w jaki sposób zaprojektować daną przegrodę, w jaki sposób zaprojektować dany budynek, żeby on był bezpieczny. Kwestia stereotypów. Coś, co jest palne i powiedziałem, że w oddzieleniu przeciwpożarowym nie może być zastosowane, to nie zawsze oznacza, że się źle zachowuje w ogniu. Po lewej stronie macie materiał niepalny, czyli konstrukcję stalową, i to widać, co zostało z tej konstrukcji po pożarze. Natomiast po prawej stronie Państwo macie konstrukcję drewnianą i widać, że ta konstrukcja, mimo że się oczywiście wypaliła i to auto na przykład wypalone, no to ona się nie zawaliła, i to jest bardzo, bardzo istotna rzecz. Poniżej wykres ten, który tutaj pokazuje, on za to jest w stanie Państwu przedstawić taką informację, którą mówi, mamy w pełni rozwinięty pożar. I na przykład zwróćcie uwagę, że dla 65 mm, gdybyśmy wzięli jakąś tam krzywą, to po 50 minutach absolutnie byście nawet nie wiedzieli, że tam jest ogień. Czyli 6 centymetrów takiego drewna i tam dalej w ogóle nawet nie wiadomo, że ten ogień jest, ponieważ temperatury nie rosną. Żeby osiągnąć powiedzmy 300 stopni, czyli taką temperaturę, kiedy drewno zaczyna się, to jest ta krytyczna temperatura dla drewna, no to proszę zwrócić uwagę, mamy ponad 200 minut, czyli to jest pożar taki, który, że tak powiem, albo dawno by się wypalił, ponieważ to, co by się miało palić, już by tam się nie znajdowało, albo po prostu Państwowa Straż Pożarna by przyjechała i to wygasiła. Kolejny przykład to takie, znalazłem z 1906 roku zdjęcie, gdzie jest jednoznacznie pokazany element drewniany, który się oczywiście wypalił, to jest ten element z tymi tutaj gwoździami, i na tym wygięte elementy stalowe, te elementy stalowe są, jak widać, one utraciły przede wszystkim swoją sztywność. Natomiast ten element drewniany, mimo że jest opalony, no to on tej swojej sztywności nie utracił, i to jest bardzo istotna rzecz, która w tym eksperymencie została, że tak powiem, potwierdzona. Żeby nie opowiadać za dużo o takiej historii, skąd sam pomysł na ten eksperyment, no to jak Państwo widzicie, było ileś spotkań, Ministerstwo Środowiska, później Ministerstwo Klimatu, w to zaangażowane Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju, Państwowa Straż Pożarna. Zostało stwierdzone, że owszem, fajnie, możemy wszystko zmienić, te przepisy, natomiast potrzebujemy do tego jakichś tam badań. No i stąd też Instytut Techniki Budowlanej został do tego wprowadzony. Kompetencje, jak Państwu wskazywałem, na początku posiadamy tam 75 lat działalności, pewnie ze 40 parę, jeśli chodzi o to takie bezpieczeństwo pożarowe w sensie takim stricte. No i stąd też został ten projekt na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i na potrzeby ministerstw, tak żeby można było ewentualnie zmienić przepisy ułatwiające, albo w zasadzie może nie do końca też zmienić przepisy, ale ile uświadomić ludziom, którzy w taki sposób stereotypowy patrzą na to, co się dzieje, jeśli chodzi o zachowanie drewna w ogniu. Tych badań było bardzo dużo na mniejszych, większych próbkach. Ja to szybciutko przelecę, żebyśmy nie zajmowali Państwu czasu. Tu Państwo możecie sobie zobaczyć to słynne SBI, czyli bardzo ładnie widać, jak się zachowuje
Tu już mamy takie badanie, które na przykład mówiło o rozprzestrzenianiu ognia na zewnątrz. No i to takie tradycyjne, co każdy wie, że jeżeli mamy odpowiednio przygotowany profil, to w środku, gdybyśmy widzieli, to ten element jest w zasadzie nienaruszony. Uzgodnienia. Ponieważ Państwowa Straż Pożarna wystąpiła w odpowiedzi do ministerstwa, że jakie tam te wymagania powinny być postawione, to stąd też pojawiły się ich uwagi dotyczące scenariuszy pożarowych, dotyczące całego modelu. Przede wszystkim muszą być dwie kondygnacje, czyli żebyśmy wiedzieli, co się dzieje ze stropem. Dalej musi być odpowiednio dłuższy korytarz, żebyśmy mogli ocenić, czy mamy możliwość ewakuacji, bo to jest bardzo istotne. Zresztą pokażemy wszelkie kable, rury, gniazdka elektryczne, typowe uszkodzenia. To wszystko musiało być wbudowane w ten budynek, tak żebyśmy dostali informację dotyczącą takiej realnej konstrukcji, jak ona się zachowuje, a nie elementu przygotowanego tylko i wyłącznie na taki piec badawczy, gdzie mamy ścianę i tam nie ma tych takich elementów słabych, o których tutaj, na które tutaj zwracamy uwagę. Tak został przygotowany ten projekt z ponad 110 metrów kwadratowych. Zastanawialiśmy się, co można by zrobić, jak dużo by można uzyskać z tego typu eksperymentu, ponieważ nie da się ukryć, że to jest raz i kosztowne, i takie logistycznie skomplikowane przedsięwzięcie, więc ustalono, że zrobi się 3 symulacje pożarów wewnętrznych, ponieważ były 3 takie podstawowe pomieszczenia. Pomieszczeń było więcej, ale 3 takie podstawowe, które odpowiednio wydzielone. Drugą rzeczą będzie to, że zrobimy również 3 pożary zewnętrzne, tak żeby zobaczyć, czy od strony zewnętrznej nic złego się nie dzieje. Stąd też były różnego rodzaje tych ścian, jak również elementów zewnętrznych, czyli fasad. Jak tu Państwo widzicie, gęstość obciążenia ogniowego to jest taki parametr, który bardzo istotny. Ona się zmieniała. Najpierw był ten mniejszy pożar, gdzie założenie było, że coś się zapala i ono ma się samo zgasić. Jakby się samo zgasiło, to znaczy, że nie rozprzestrzeni się na pozostały budynek. Później mieliśmy symulację pożaru o większej mocy, czyli to jakbyśmy mieli pożar na przykład kuchni, jakiś tam, mogliśmy ocenić tutaj zachowanie ścian konstrukcyjnych, osłonowych oraz dachu, no i później na koniec coś, co by się przydało projektantom, czyli ocena zachowania stropów i ścian, ocena możliwości prowadzenia akcji ratowniczej i tak dalej. To już było 1000 megajuli, czyli naprawdę bardzo dużo, dodatkowo to obciążenie, o którym wspominałem. Zwrócę Państwu uwagę na teraz, jak te pożary były usytuowane. Tu mamy zewnętrzne Z1, Z2, Z3. No tutaj nie ma teoretycznie problemu. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, między pożarem pierwszym a pożarem drugim mamy tą jedną ścianę, prawda? I ta jedna ściana była narażona z dwóch stron. Bardzo rzadko się coś takiego zdarza. No niemniej jednak też pokazało, jak się zaraz przekonamy, że tego typu ściana bez problemu sobie poradziła. Tu mamy ten korytarz, o którym mówiłem, żeby ewentualnie się można było ewakuować i zasada była taka, na przykład pali się tutaj, żeby ludzie stąd mogli bez problemu sobie wyjść i żeby były warunki tutaj na korytarzu, które by na to pozwalały. Podobnie tutaj, gdyby się paliło też, żeby można było odpowiednio opuścić ten budynek. Zastosowano różnego rodzaju przyszklenia, ale o tym będzie tutaj Pan Saint-Gobain opowiadał. Przegrody. Przegrody, jak Państwo widzicie, macie tutaj pokazane od 1, 2, 3, 4, 5 oznaczone takimi numerami, natomiast tutaj w tabelce już można sobie popatrzeć, jak to było zbudowane. Zaczęło się od tego, że oczywiście jeżeli mamy element, który jest elementem palnym, czyli mamy słupek drewniany, no to ten element musimy w odpowiedni sposób w jakiś tam obudować. Żeby to obudować, no to tutaj zastosowano podwójną płytę gipsowo-kartonową. Dlaczego podwójną, to za chwileczkę o tym powiemy. No i podobnie było z drugą ścianą zewnętrzną, bo dwa typy, na jednej był Etix, na drugim było taki typowe rozwiązanie elewacji wentylowanej. Ściany międzymodułowe, tu macie tą budowę, znów mamy tą podwójną płytę, akurat dwa różne typy, znaczy po dwie płyty, ale w dwóch różnych typach. Mieliśmy ściany działowe, które były ze zwykłej płyty, wykonane typu A, ale to też pokazuje Państwu, chciałem powiedzieć, że już ta ściana sama z siebie nie rozprzestrzenia ognia. Czyli nie ma sytuacji takiej, że ona będzie się niejako w tym pierwszej fazie pożaru będzie się przyczyniała do rozwoju. Nie ma takiej możliwości.
No i podobnie tutaj ta druga ściana, w zależności od tego, jakie przeznaczenie pomieszczenia, czy pomieszczenie mokre, czy pomieszczenie suche. Tak wyglądały te elementy, jeśli chodzi o posadzkę. Tu mamy dachy, no i strop. Budowa bardzo podobna, znów dwie płyty. Przy stropie też mieliśmy, że tak powiem, zastosowane dodatkowo, jak Państwo widzicie, płyty OSB. Co do izolacji tej termicznej, akustyczno-termicznej, to mieliśmy albo wełnę szklaną w większości, albo wełnę taką skalną. Zwróćcie Państwo uwagę, jak to było prefabrykowane, ponieważ to było prefabrykowane w zakładzie produkcyjnym, tak żeby, że tak powiem, uniknąć możliwości popełnienia błędu takiego typowego na budowie. Zresztą tego typu technologia wymaga, żeby to robić w takich ustandaryzowanych warunkach. Jak Państwo tu popatrzycie sobie, przykład stropu, mamy strop, wszystkie instalacje odpowiednio opłytowane, tu jest ściana, ta ściana podniesiona, przymocowana, no i tu podobnie dach jest, gdzie mamy te poszczególne elementy. Na tym dachu mamy membranę, no i przykład takiego elementu przed wykończeniem. Spieszymy się, przyjechało to na budowę. Jak przyjechało na budowę, trzeba było wykonać oczywiście tę elewację, o której wspominaliśmy. W środku pozostawiliśmy, tak jak tutaj Państwo widzicie, czyli niewykańczane. Oczywiście tego typu technologia pozwala na to, że w zasadzie z meblami można by to gdzieś tam już prawie wysłać. Natomiast tu nie o to chodziło, żeby koszty robić, bo chcieliśmy zobaczyć, jak się zachowywały te elementy, te wszystkie połączenia, bo to jest bardzo istotne. Tu macie, widzicie, różnego rodzaju gniazdka, elementy wentylacyjne, kable, które pokazują, gdzie były te punkty świetne i tak dalej. Element był przygotowany już do budowy. Tak jak powiedziałem, oczywiście komenda główna, a tu akurat w tym wypadku, ponieważ na terenie to się odbywało poligonu w Pionkach, więc który podlega pod komendantem wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Tak to wyglądało, więc oni widzieli ten taki nadzór. No i mniej więcej tak ten eksperyment akurat to jest ten trzeci pożar. Co to, czym paliliśmy? Paliliśmy drewnem z uwagi na to, że łatwo było wyznaczyć gęstość obciążenia ogniowego, ponieważ wiemy, jakie parametry drewno ma, odpowiednio było wysuszone. I tu macie Państwo 200 kg, 490, w tym ostatnim prawie 2 tony, 1900 kg drewna. No i obciążenie typowe, obciążenie dla budynku kategorii A, czyli dla budynków mieszkalnych. Tak mniej więcej to wyglądało, tak jak powiedziałem Państwu, Straż Pożarna objęła patronat. Pożar typowy, pożar wewnętrzny, jeden, drugi, trzeci, to takie wybrane zdjęcia, typowy pożar, przepraszam, tamten wewnętrzny, ten pożar zewnętrzny, jak to się zachowywało. Trzy dni, dwa dni badań, ponad 200 osób obserwujących, tak to mniej więcej wyglądało. Przedstawiciele, mówię, przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Sam komendant główny był na tym, który objął to patronatem. Wyniki, bo to jest najistotniejsze tak naprawdę w tym wszystkim, żebyśmy sobie o tym dwa, trzy słowa powiedzieli. Tu macie Państwo pokazane, w jaki sposób to było opomiarowane, bo było 10 kamer wewnętrznych, czyli mieliśmy ten obraz do pewnej temperatury, bo powyżej tej temperatury ciężko było. Mieliśmy oczywiście również, jak Państwo widzicie, bardzo dużo tych termoelementów, które pozwalały nam mierzyć temperaturę w danym punkcie. No i tak, pierwszy pożar był tu, drugi, trzeci. Natomiast na górze, tak jak wspomniałem, też mieliśmy termoelementy, jak również obciążenie. W tym wypadku to było tak naprawdę użytkowe, no ale w formie takich elementów betonowych. Pierwszy eksperyment, który pokazał, czy to jest ten pożar, gdzie się miało coś zapalić, mamy 200 kg drewna i miało się samo zgasić. No i rzeczywiście to tak było, jak Państwo widzicie, tu się koledzy podpalili, drzwi zostały zamknięte, okna były też zamknięte, ładnie się to zaczęło palić, bardzo szybko i w pewnym momencie zadymienie zaczęło rosnąć. Jak tu Państwo widzicie, w czwartej minucie w zasadzie nie było nic widać, ta kamera nic nie pokazywała i w sumie zgasło, no prawie zgasło, ponieważ zdecydowaliśmy po tej czwartej minucie wybić szyby w oknach po to, żeby dostarczyć powietrza, bo żeby się coś paliło, to musi być paliwo, musi być ten coś,
co zapali, prawda? No i również czy tam jakaś temperatura, no, albo jakiś tam zakłon, no i musi być powietrze. I dokładnie później mamy już tutaj szósta, siódma minuta, jak widać, jak to bardzo ładnie się już rozpaliło, 11, w 15 minucie była już taka temperatura, mimo że ona była oddalona, od ta kamera od tego punktu, no, że ona przestała już funkcjonować. Wyniki, bo to jest najistotniejsze. Żeby zrobić jakikolwiek eksperyment, proszę Państwa, i żeby on odpowiadał temu, co w warunkach technicznych jest podane, żeby to nie był jakiś tam pożar, który nie wiadomo, co sobą reprezentuje, to warto się, że tak powiem, porównać do krzywej standardowej. To jest ta kreska przerwana i to jest ta krzywa, która jest w warunkach technicznych przytoczona. Jak macie R albo EI, to właśnie dotyczy krzywej standardowej. I popatrzcie, jak to tu się działo. Tu mamy te punkty z tego miejsca, raz, dwa, trzy, te krzywe. Zaczęło się palić bardzo ładnie, tak jak krzywa standardowa. Oczywiście na tym suficie najszybciej temperatura rosła i w pewnym momencie zaczęło przyduszać, dusić. I w zasadzie, zwróćcie Państwo uwagę, tu mieliśmy rząd wielkości powiedzmy 100-120 stopni. Gdybyśmy nie wybili tych szyb, to ten pożar sam z siebie by zgasł. Jaki wniosek? Ten wniosek jest następujący, że proszę Państwa, przy tego typu technologii, przy tego typu wykonaniu budynku, który jest raz, że szczelny powietrznie, po drugie ma odpowiednie izolacyjności, że tak powiem, do tego są odpowiednie drzwi, sam z siebie taki pożar w pojedynczym pomieszczeniu jest w stanie się, że tak powiem, zakończyć bez rozwoju na pozostałe pomieszczenia budynku. No i później jak ten tlen został dostarczony, no to bardzo szybko to wskoczyło. Państwo widzicie dokładnie po krzywej standardowej, a nawet później, jak już było to pełne rozgorzenie, około 600 stopni, to tutaj mniej więcej wyglądało, a później, zwróćcie uwagę, były takie warunki, tak fajnie to się pojawiło, że powstało, proszę Państwa, nawet ponad 1000 stopni temperatura. Różnica między, powiedzmy, te 800 a 1000 stopni, które 800, które mówią warunki techniczne, a 1000, to jest tak, jak mniej więcej samochodem jadąc 250 a 350 km na godzinę. To jest taka różnica. Naprawdę to jest bardzo duży przeskok, jeśli chodzi o te wymagania i co się dzieje. Tak to wyglądało na początku, a zastanówmy się, jak było z ewakuacją. Tu mieliśmy zwykłe drzwi, którędy ludzie mogli się, usłyszeliby, że na przykład, że coś się dzieje, no to chcieliby się ewakuować. Te niebieskie linie pokazują nic innego, tylko pokazują na tych drzwiach, jakie były temperatury na wysokości 1 metra i na wysokości 2 metrów. I zwróćcie Państwo uwagę, drzwi, które były 30-minutowe, one w zasadzie tu się przez większość prawie nie nagrzewały, no tam niewiele. I dopiero później ten skok taki, kiedy mieliśmy już ten ponad 1000 stopni, bo to jest dokładnie tutaj, przekroczyliśmy, prawda, to nastąpiło 30 minut, 29 z kawałkiem, ponieważ wyższe temperatury, więc te drzwi, które zresztą o konstrukcji zewnętrznej zachowały się bardzo, bardzo przyzwoicie. Pożar drugi, trzeci, ten największy, który pokazuje, co się tak naprawdę potrafi zdarzyć. 2 tony materiału palnego to nie jest łatwo, że tak powiem, tak wypalić, a po drugie musicie zdawać sobie sprawę, że w takim przeciętnym mieszkaniu, żeby tyle zgromadzić, to naprawdę trzeba być, no może w jakiejś bibliotece, chociaż też nie wszystko się będzie fajnie paliło, natomiast tu jak Państwo widzicie, to drewno było tak ułożone, żeby miało możliwość dostęp powietrza, żeby mogło się zapalić całe. Temperatury były już takie wysokie, że w 4 minucie już się zakończyło tutaj, tak powiem, filmowanie. I jak Państwo patrzycie, tu od samego początku były uchylone okna, jedno, drugie, co oznacza, że proszę Państwa, był dostęp tego tlenu. Natomiast później na rysunku pokażę, było za tym pomieszczeniem, gdzie był ten pożar, było takie zwykłe pomieszczenie, które było oddzielone zwykłą ścianką taką działową. I ta ścianka działowa, proszę Państwa, macie, oczywiście była kamera i były termoelementy i widzimy, co się działo, pomiary. W 3 minucie nie dzieje się nic. W 13 minucie nie dzieje się nic. W 14 minucie zwykła ścianka, bez odporności ogniowej taka, tak naprawdę bez takiej potwierdzonej, ale jak Państwo widzicie, bez żadnego problemu sobie radziła. Dopiero w 14 minucie coś się zaczęło, w 15 minucie zadymienie coraz większe, gdzie oczywiście przychodziło przez te drzwi, które też były bez odporności ogniowej. No i teraz wyniki. Wyniki, proszę Państwa, tak jak to było to pomieszczenie, o którym mówiłem, prawda? Tu był ten pożar rozwinięty, natomiast to jest pomieszczenie. Jak weźmiemy te wszystkie termoelementy, które się znajdowały w tym pomieszczeniu, nawet te tutaj daleko, prawda, od tego pożaru, no to mamy mniej więcej średnią tych termoelementów. Natomiast zwróćcie uwagę, w
tej części tutaj nad tym elementem, gdzie się przede wszystkim paliło, też bardzo szybko dojście do tej krzywej. Później tego tlenu aż tyle nie było, więc było trzeba, żeby troszkę więcej ten pożar przygasł. Szyby się w międzyczasie same z siebie wybiły. One wypadły, bo się spaliły te ościeżnice tych okien. No i wtedy jak te otwory już były, no to wtedy oczywiście ten pożar rozwinięty. I bardzo przez cały czas, jak Państwo widzicie, wokół tej krzywej standardowej. A teraz zastanówmy się, co się działo w tym pomieszczeniu i co się działo na tym korytarzu oraz tam co na górze. Zacznijmy od tego pomieszczenia. Tutaj to mamy termoelementy tutaj pokazane. Oczywiście temperatura rosła, no ale ona rosła w sposób taki bardzo, bardzo przewidywalny, bardzo taki płynny, jak tu Państwo widzicie. No i ona w tej 30-40 minucie tu rząd wielkości, powiedzmy 100 stopni mieliśmy. Więc ci ludzie mieli raz, że mnóstwo czasu, ewentualnie gdyby się chcieli ewakuować przez to okno. Zresztą to okno, zwykłe okno, i ono nie uległo zniszczeniu, też o czymś świadczy. Później mamy sytuację taką, która pokazuje, co się dzieje, proszę Państwa, uwagę na tych drzwiach. Na tych drzwiach jakie temperatury, no to widać, że te drzwi się przypaliły, bo to jest ta żółta, to jest ten na dwóch metrach wysokości, czyli te drzwi się przypaliły i ta temperatura zaczęła się pod sufit tam wchodzić i tu mieliśmy zakończone. Natomiast co się działo na korytarzu i co się działo na samej górze? Tu Państwo macie tymi przerywanymi fioletową kreską to, co się na korytarzu działo. Na korytarzu się absolutnie nie działo nic. Tam w zasadzie przez cały czas były warunki takie bez żadnego specjalnego wykończenia, bez specjalnych elementów można było się ewakuować. Natomiast istotne jest jeszcze to, co było na samej górze. Na samej górze to jest ta niebieska, te dwie kreski, ale ta niebieska, jasno-niebieska kreska. Tu wyobraźcie sobie, macie 1000 stopni prawie, bo były niektóre elementy pokazywały średnio, mamy powiedzmy te 800 z kawałkiem, natomiast były termoelementy, które ponad 1000 pokazywały, natomiast na górze w zasadzie temperatura nie drgnęła. Tam mieliśmy także to, co było na początku badania, to dokładnie to samo było pod koniec badania, czyli tu w tym pomieszczeniu, mimo że na dole, a konstrukcja pamiętajcie, drewniana, na dole taki duży ogień, nie działo się absolutnie nic. Ci ludzie, gdyby nie usłyszeli pewnie, gdyby ktoś miał gorszy słuch, to on by nawet się nie zorientował, że tam pożar się pojawił. No i teraz zastanówmy się nad sekcją, czyli taką wnioski z tego eksperymentu, które są bardzo, bardzo istotne. To, co Państwu powiedziałem, iż pojedyncza płyta powoduje, że nie rozprzestrzenia ognia. Tu macie pokazane, że te elementy nie przyczyniały się do rozwoju pożaru. Oczywiście to drewno, które tu, jak Państwo widzicie, wypalone, mamy. Natomiast pamiętajcie, że później mieliśmy akcję ratowniczą i ta akcja ratownicza powodowała, że tu zostało, że tak powiem, pod dużym ciśnieniem ta woda podana tymi prądownicami. No i ona oczywiście częściowo uszkodziła, jak również my podejmowaliśmy elementy, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje. Był pożar, w tym wypadku tam 35 minut, ponad 1000 stopni i nagle się okazuje, że my zdejmujemy sobie pojedynczą jedną, drugą płytę i mamy elementy drewniane, które są niezniszczone. To się dzieje dlatego też, że drewno po pierwsze raz samo z siebie potrafi się bronić. Tu macie przykład taki, jak to wygląda mniej więcej. Jak ktoś by chciał zapamiętać, to 0,8 mm na minutę mniej więcej się pali, czyli deska 2,5 celowa daje wam 30 minut. 30 minut takiego bezpieczeństwa. Czyli w środku pozostaje ten element, który jest, jak powiem, nienaruszony i to jest też zapewnia szczelność. Gdyby to był element stalowy i by się nagrzał, no to on by się ugiął. Jakby się ugiął, no to te płyty by się rozszczelniły, byłby problem. I tu kolejna rzecz, którą drewno ma taką przewagę, to jest to, jak widzicie, podpalanie i tu jest ten punkt, kiedy ta wilgoć wychodzi z drewna. Mimo że drewno oczywiście było sezonowane i tak dalej, suche, to zawsze ze 12% tej wilgoci ma. No i ta wilgoć jak wychodzi, no to trzeba dużo energii dostarczyć, żeby tej wilgoci się pozbyć. Druga rzecz, proszę Państwa, to co wspominałem na początku. Mówiąc o odporności ogniowej, o bezpieczeństwie pożarowym, ogólnie rzecz biorąc, musimy sobie zdawać sprawę, że ono w tym wypadku zostało zrealizowane dokładnie przy okazji realizacji innego typu wymagań. Każdy jak mieszka w mieszkaniu, to chciałby, czy w domu, chciałby, żeby był ciepły, żeby był odpowiednio akustyczny, żebyśmy nie słyszeli, co się dzieje w pokoju obok i coś takiego. I tu dokładnie jest taka zasada, że jak popatrzycie sobie na akustykę takiej przegrody, no to mamy tę słynną taką sprężynę, prawda, masa, sprężyna, masa.
gdzie masą są okładziny, czyli im ciężej jest tutaj, to tym lepiej. Tą sprężyną to jest ta wełna mineralna w środku, no i z drugiej strony znów mamy masę. I tu dokładnie to tak to było realizowane. Widać, że jedna płyta odpadła, ale druga jeszcze tutaj funkcjonowała. I dzięki temu tak naprawdę ta odporność ogniowa tu była zapewniona, ponieważ i tak byśmy dali podwójne opłytowanie z uwagi na akustykę. Czyli odporność ogniowa niejako w gratisie została dana. Oczywiście są elementy, na które trzeba zwrócić uwagę z punktu widzenia odporności ogniowej. No niemniej jednak tu akurat to, o czym mówimy, dokładnie było to, co przed chwilą Państwu opowiedziałem. Natomiast tu zwróćcie Państwo uwagę na te elementy, które są osmolone. Oczywiście są opalone, ale jak Państwo widzicie, one nie wiszą. One dokładnie tak, jak były zrealizowane, tak są też ułożone. Jeżeli są tak ułożone, no to znaczy, że spełniają swoje te kryteria i one nie przyczyniają się do zniszczenia tych elementów. Kolejną rzeczą, która jest taką przewagą gipsu, to pewnie Pan Piotr o tym opowie, ale musimy sobie zdawać sprawę, że 21% takiej płyty gipsowej, która jak patrzymy, byśmy tam ją chcieli polizać, to będzie sucha, to tam jest woda. Tam jest 21% wagowo wody. I ta woda, ona oczywiście chemicznie związana i ona podczas pożaru po prostu będzie wracała. Ona będzie, najpierw dużo energii trzeba będzie dostarczyć, żeby ją wydobyć z tych wiązań chemicznych, no i później ona oczywiście będzie odparowywała. Stąd też takie dobre zachowanie tych płyt i to, co jest niezwykle istotne, to, co się dzieje za płytą, tak naprawdę pokazuje, że tam jest przez bardzo długi czas taka temperatura, która jest temperaturą stałą i bezpieczną. Wykonanie w tego typu budynkach przeństwa odgrywa bardzo istotną rolę. My w jakiś sposób musimy chronić. Tu widać po rozbiórce taki element, zwróćcie Państwo uwagę, że w zasadzie on nie jest osmalony, prawda? Natomiast widać te wszystkie łączniki, o których tutaj wspominamy, czyli długość łączników, jakość, minimalne szczeliny, odpowiednie szpachlowanie, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Powierzchnie gładkie, strugane, jeśli chodzi o te elementy. Jak te płyty się zachowały o tych temperaturach, o których mówiłem, to popatrzcie, to jest z pożaru z sekcji trzeciej, czyli mieliśmy prawie godzinę pożaru, 1000 stopni i nagle się okazuje, zdejmuję dwie płyty i ja mam folię. Folia, która tu trochę się stopiła, ale przy 200 stopniach ona powinna już jej nie być, a nagle się okazuje, że ona się tam znajduje. No kończę, 40. Z drewna to, co jeszcze wspominałem, tu widać element niespalony, tu element spalony. No i to, na co trzeba zwrócić uwagę. Oczywiście dwie wełny. Wełna skalna będzie lepiej zachowała się w ogniu generalnie, natomiast zazwyczaj ma gorsze te parametry izolacyjne. Wełna szklana przy 600 stopniach to jest taka temperatura dla niej krytyczna, natomiast dużo lepsze lambda. I teraz sobie musimy odpowiedzieć, czy chcemy wyjmować pojedynczy element i oceniać go pod względem dowolnych cech, czy lepiej wziąć całą przegrodę i ocenić. I jak się weźmie całą przegrodę, nagle się okazuje, że za tą wełną, proszę Państwa, za tymi płytami, mimo godzinnego pożaru, panują takie warunki, że ta wełna bez problemu sobie radzi, czyli wełna szklana, która jest termicznie lepszym rozwiązaniem. Takim chodzi o to, że na przykład, żeby cieńsza ściana o podobnej izolacyjności. Tu zresztą Państwo widzicie, bo to jest specjalnie z całej ściany pozdejmowane te elementy. Tu był ten największy pożar. Zdjęta jedna okładzina, zdjęta, tu widać druga i dostanie się do słupka i do tej folii. Niezniszczone. Przyznam szczerze, że nawet funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy mają mnóstwo doświadczenia, chodzili, oglądali tego typu, byli no, bardzo mocno zaskoczeni, że to właśnie w ten sposób się zachowało, a nie inaczej. Natomiast tu macie te drzwi, o których wcześniej mówiłem, do tego ta ścianka była bez odporności ogniowej, natomiast ona została tak naprawdę zniszczona powietrzem, nie powietrzem, tylko prądem wodnym. Dobrze, no i na koniec jeszcze pamiętajmy o tym, że żeby się coś paliło, to musi być ten taki słynny trójkąt, czyli mamy ciepło, paliwo i powietrze, więc jak nie ma ciepła za taką płytą, no to i ta folia się nie stopi, prawda? To dokładnie tak wygląda, w tym tutaj w suficie tak samo. Jeżeli mieliśmy tu ponad 1000 stopni grubo i nagle się okazuje, że ja sobie zajmuję element i po pierwsze nic się nie stało z drewnem, bo widzę jasne fragmenty tego drewna. Nic się nie stało z tą wełną mineralną, to znaczy, że te temperatury tam nie były na tyle wysokie, żeby ta degradacja nastąpiła. Czyli mamy tak, rozprzestrzenie ognia, pamiętamy, że jest samo siebie zachowane,
izolacyjność przegród termicznej powietrza powoduje, że samo z siebie się, że tak powiem, w sposób bezpieczny zachowuje, no i szczelność otworu, która też jest istotna. Tu też widać po rozbiórce w głąb do tych elementów, to w zasadzie nienaruszona konstrukcja. Notabene osoba, która to później rozbierała, bo to trzeba było firmę jakąś wynająć, to płytę podkręcała, pozajmowała i postawiła sobie, że tak powiem, jako budynek taki no, gospodarczy do wykorzystania. A góra w ogóle nienaruszona, to Państwowa Straż Pożarna zrobiła, zabrała sobie i łazienki polowe sobie zrobiła. Więc to też pokazuje, w jaki sposób się to potrafi zachować. Dobrze. Kilka wniosków. O bezpieczeństwie pożarowym oczywiście budynków w szkielecie drewnianym decydują przede wszystkim te niepalne okładziny, niepalne izolacje termiczne, czyli układ przegrody. Nie wolno wyjmować pojedynczego elementu i rozpatrywać, że to tak się dzieje, bo on jest w czymś. To tak jakbyście samą kość wzięli i powiedzieli, że ona jest, że tak powiem, na przykład nieelastyczna. Oczywiście, że nie, ale z tymi mięśniami, ze ścięgnami powoduje, że o, widzicie Państwo, że rękami macham, mimo że tam jakieś sztywne kości są, prawda? Bezpieczeństwo pożarowe spełnione jest niejako przy okazji tego typu przegród, ponieważ mamy na przykład, jeżeli mamy w odpowiednim standardzie akustycznym i termicznym, to i tak już mamy to zrobione. Bardzo istotną rolę odgrywa szczelność budynków oraz tych poszczególnych pomieszczeń, które powoduje, że budynek samodzielnie jest w stanie kontrolować pożar i ograniczyć jego skutki. To w tym pierwszym pożarze było bardzo dokładnie widać. Otwory na puszki pod instalację elektryczną, na przykład wykonane w klasie odporności ogniowej, to musi być wykonane odpowiednio, ponieważ chodzi o to, żeby ta temperatura nie przeszła do środka, czyli no tak jak z dziurą w dętce, no powietrze by uciekało, no wtedy też się nie da pychać. Na to trzeba zwrócić uwagę. Na co by warto zwrócić uwagę przy projektowaniu tego budynków, że autonomiczne domowe czujki, to jest rząd wielkości 100, 120, 150 zł, jedna czujka na mieszkanie bez żadnego problemu powoduje, a ona, że tak powiem, alarm odpowiednio wcześniej by była w stanie włączyć, więc bez żadnego problemu. Dwie bateryki, to tak jak na ten czat, czy na coś takiego. Stosowanie dźwigni mościelnych i odporności ogniowej. Jak najbardziej polecam, biorąc pod uwagę, że i tak zazwyczaj chcemy, żeby dźwig był akustyczny, prawda? Chodzi o to, żeby nie było słychać, co się dzieje. Jeżeli mamy akustyczne, na przykład termiczne i antywłamieniowe drzwi, to w zasadzie one są, spełniają te kryteria, żeby na przykład 30 minut odporności ogniowej dodać, tylko uszczelki 5000, nic więcej nie trzeba. Ograniczenie stosowania otwartego ognia. Trzeba by się zastanowić, czy czegoś takiego nie wprowadzić, bo tutaj jest dosyć istotne. No, pamiętajcie pożar Londynu 1666 rok, to przede wszystkim dlatego powstał, że tam wszystkie były otwarte paleniska. No, dzisiaj zazwyczaj w mieszkaniach nie ma możliwości, żeby sobie zrobić kominek czy coś takiego, więc tu już mamy ten kłopot niejako z głowy. No i przemysłowy sposób produkcji, czyli niwelujący błąd ludzki. Chodzi o to, żeby na budowie w zasadzie przyjechał element. Buty kupujemy przemysłowo zrobione, jakieś ubrania, wszystko inne. To tego typu budynki czy tam przegrody też powinny być tak zrobione. Chodzi o to, żeby pewna powtarzalność. Żeby nie było tak, że to tylko my, proszę Państwa, że się oderwaliśmy od jakichś obowiązujących trendów i próbujemy coś zrobić, to pokazuję Państwu taki projekt, który Niemcy robią. On jest dokładnie w pierwszym kwartale 2021 roku był zrobiony. Jak Państwo widzicie, Politechnika, Brunswick i tak dalej, dużo tych instytutów. Chodzi o zakresie rozszerzonego zastosowania budownictwa drewnianego. Ileś tych pożarów mieli dokładnie? 5 pożarów. No i co Państwu to przypomina? To dokładnie przypomina to, co my tam robiliśmy, czyli też elementy odpowiednio wykonane w fabryce, które zostały przywiezione, zmontowane, jakieś tam ze 2-3 zdjęcia z tych pożarów, co tam się działo. Oni jeszcze więcej, bo oni do całkowitego zniszczenia, ponieważ pojedynczy element mieli tak, żeby się wypaliło dokładnie to, co trzeba. Bardzo pozytywne wyniki uzyskali, więc to też jest, pokazuje, że można. Teraźniejszość, tak się buduje już na świecie pewnie za jakiś czas i również w Polsce. Wiem, że polskie domy drewniane bardzo dużo robią w tym zakresie, żeby raz naciskają, szerzą wiedzę, ale z drugiej strony też i przygotowują się do tego typu budownictwa. Być może przyszłość, jak tu Toronto Tomorrow zatrzymany projekt przez pandemię, no niemniej jednak, a tu przykład takiego budynku, który teoretycznie jest możliwy do wykonania, czyli obliczenia takie statyczne wytrzymałościowe, 350 metrów budynku drewnianego. Wygląda fajnie. Tak mniej więcej wygląda to podsumowanie, czyli widać, że na przestrzeni tych paru lat, powiedzmy do 18 roku, dzisiaj mam 21, to trochę zatrzymało się, ale z tych 27 do 84 metrów się udało wskoczyć. Dziękuję serdecznie. Oczywiście pytania będę tutaj odpowiadał. Jestem cały czas z Państwem.
Dziękujemy panu Pawłowi. W dalszej części będę prowadził ja. Postaram się przybliżyć państwu metodologię, w jaki sposób prawidłowo zaprojektować przegrody pełne w szkielecie drewnianym. I tutaj od razu uprzedzę, nie będę, niestety nie ma możliwości, żeby pan państwu podał gotowe rozwiązania, gotowe systemy, z tego względu, że technologia szkieletu drewnianego wygląda w ten sposób, że praktycznie każdy producent ma swój pomysł, swoje rozwiązania. Na terenie Polski chociażby obowiązują dwa takie podstawowe standardy, jeśli chodzi o grubość słupka drewnianego, 45 i 60. I w zależności od tego, jaki jest stopień prefabrykacji budynku, czy więcej pracy jest prowadzone w zakładzie produkcyjnym, czy na placu budowy, te rozwiązania są różne. Dlatego w przypadku szkieletu drewnianego prawidłowy dobór odbywa się w stosunku do projektu, albo pracujemy bezpośrednio z danym producentem i w dalszej części postaram się to precyzyjnie omówić. Na chwilę parę słów o grupie Saint-Gobain. Trochę może, żeby, bo to nie chodzi o to, żeby preszyć muskułę i mówić, w jakiej firmie pracuję, aczkolwiek jest to bardzo duża grupa z bardzo dużym doświadczeniem, ponad 355 lat, obecna na terenie całego świata, 69 krajów, 8 jednostek badawczych. Ale to, co jest ważne dla nas tutaj w Polsce, 19 marek obecnych na terenie Polski, 24 zakłady produkcyjne. Jeżeli to przełożymy na marki, które są widoczne, istotne, jeśli chodzi o prefabrykację, o budownictwo, to widzimy 10 marek, które mają istotny udział w budynkach, które są w technologii szkieletu drewnianego. Nie tylko chodzi o materiał, to chodzi również o wiedzę, o doświadczenie i to, że my bazując na tych produktach jesteśmy w stanie przygotować systemy, które są ze sobą kompatybilne. To jest ten budynek, który brał udział w eksperymencie. Tak on wyglądał na parę dni przed eksperymentem, a tak wyglądał plac budowy. Pomimo tego, że bardzo duża prefabrykacja i przegrody były już przygotowane, gotowe moduły przyjechały, to i tak kwestie elewacji i tak dalej wiązały się z koniecznością zastosowania dużej ilości materiałów, nazwałbym to różnych. Komfort ten, który daje nam grupa, to jest to, że te materiały były jakby z jednej ręki. Proszę państwa, dzisiaj skupiamy się na bezpieczeństwie pożarowym, aczkolwiek to państwo architekci wiedzą dużo lepiej, że na to trzeba spojrzeć szerzej. Bezpieczeństwo pożarowe, tak? Aczkolwiek tak powinniśmy dobierać produkty, tak powinniśmy dobierać rozwiązania, żeby poza bezpieczeństwem pożarowym spełnione też były pozostałe wymagania podstawowe. I tak jak powiedział dr Sulik, w pewnych sytuacjach okazuje się, że na przykład ochrona przed hałasem przy ścianach międzylokalowych i tak dalej determinuje ilość płyt gipsowo-kartonowych, co też przekłada się na bezpieczeństwo pożarowe. Ale to w ten sposób musimy projektować i w ten sposób musimy spojrzeć na to zawsze, żeby w zależności od rodzaju budynku, od wymagań, żebyśmy mieli spełnione wszystkie te wymagania. Jeśli chodzi o obiekty budowlane i kwestie ich zachowania w przypadku wybuchu pożaru, to proszę zwrócić uwagę, wszędzie mamy informację, że nośność chociażby konstrukcji została zachowana na określony czas. Czyli nie mówimy tutaj o tym, że te budynki w określonym czasie mają zapewnić nośność, mają umożliwić ewakuację, muszą umożliwić bezpieczeństwo dla ekip ratunkowych. Jeśli chodzi o czasy, te, które są przypisane jakby do typu budynku, to w zależności od klasy odporności pożarowej budynku precyzyjnie widzimy, że im niższa klasa, tym te wymagania mniejsze, im wyższa klasa, te wymagania mamy dużo, dużo, dużo wyższe. W przypadku budynku w szkielecie drewnianym jeszcze dochodzi nierozprzestrzenianie ognia przy działaniu ognia od wewnątrz. Tak jak dr Sulik powiedział, parametr dość łatwy do potwierdzenia, aczkolwiek należy go potwierdzić oraz pozostałe parametry związane z działaniem ognia od zewnątrz, czy spełnienie paragrafu 225. W praktyce to wygląda w ten sposób, że jeżeli my współpracujemy, jeżeli staramy się zapewnić bezpieczeństwo pożarowe
dla konkretnego budynku musimy być przygotowani, jeśli chodzi o nasze rozwiązania, systemy, badaniami dla poszczególnych przegród. I tu mamy odporność ogniową ścian zewnętrznych, działanie ognia od wewnątrz, od zewnątrz, ścian wewnętrznych nośnych, nienośnych. Później stropów, działanie ognia od dołu, od góry. Należy potwierdzić też odporność ogniową poddaszy, przykrycia dachu. To, co mówiłem, rozprzestrzenianie ognia od zewnątrz, od wewnątrz i warunki 225. Tak jak Państwo widzą, tutaj mamy przy poszczególnych parametrach też podane parametry czasowe. W zależności od tego, z jakim typem budynku mamy do czynienia, wybieramy dokładnie to wymaganie i to rozwiązanie, które jest przypisane. Na przykład, jeżeli potrzebujemy 30 minut, to bierzemy 30 minut. Wiemy, że w tym przypadku nie będziemy potrzebowali, to rozwiązanie będzie lżejsze, będzie tańsze, będzie też łatwiejsze w realizacji. Tak, te badania, tu trochę się powtórzę to, co dr Sulik, większość badań, praktycznie wszystkie wykonywały się w zakładzie badań ogniowych i tak jak tu widzimy badania, które czy na klasę reakcji na ogień, czy na paragraf 225, czy NRO od strony zewnętrznej są robione na otwartym ogniu. Tutaj jest jedno zdjęcie, które specjalnie wybrałem, które pokazuje nam badanie ściany nośnej, ściana nośna pod obciążeniem, szkielet drewniany, 50 kN obciążenia od góry, czyli mamy 15 ton obciążona jest ściana, 47 minuta, czyli 47 minuta wskazuje na to, że po drugiej stronie tej ściany w piecu mamy temperaturę około 900 stopni. Proszę Państwa, nie widzimy nic, nie widzimy pęknięć, nie widzimy dymu, nie widzimy obecności tak wysokiej temperatury z drugiej strony. To jest to, o czym, co też potwierdził ten eksperyment, w jaki sposób zachowują się przegrody w szkielecie drewnianym w przypadku pożaru. Tu jeszcze jedno zdjęcie z eksperymentu pożarowego. I to tylko taka uwaga. Mamy w pełni rozwinięty pożar budynku, ale to nie do końca pali się budynek jeszcze w tym momencie. W tym momencie mamy do czynienia z pożarem tych prawie 2 ton drewna wewnątrz, a tak jak widzimy, wszystkie przegrody zewnętrzne, wewnętrzne, sufit, tu mamy suchy jastrych, wszędzie to gips zabezpiecza nam, mamy osłonę, szczelną osłonę z płyt gipsowych różnych, gipsowo-kartonowych, gipsowych włóknowych, w zależności od tego, z jaką przegrodą mamy do czynienia. Tutaj chwilę zatrzymam się przy tym zdjęciu, ponieważ jeśli chodzi o szkielet drewniany, jest bardzo dużo różnych rozwiązań materiałowo-produktowych, systemowych, w jaki sposób można to zrobić. My wybraliśmy to połączenie drewno, gips, wełna mineralna. Dla nas to jest najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o spełnienie wszystkich wymagań podstawowych przez budynki w szkielecie drewnianym. W większości naszych badań i realizacji, które robimy, korzystaliśmy z drewna C24, tak jak powiedziałem, przekrój 45 albo 60, w zależności od konkretnego projektu. Parę słów o gipsie, płyty gipsowo-kartonowe. Ponieważ to płyty gipsowo-kartonowe w tej pierwszej fazie tworzą albo zabezpieczają nam budynek przede wszystkim przed wysoką temperaturą. Tak jak dr Sulik powiedział, 20% wody chemicznej, wody krystalicznej średnio zawiera płyta gipsowo-kartonowa, czyli typowa płyta 12,5 ma 2 do 2,5 litra wody krystalicznej w sobie. I teraz tak, w kontakcie z pożarem, w kontakcie z wysoką temperaturą, tutaj mamy do czynienia z reakcją chemiczną i jest to silnie endotermiczna reakcja. O co chodzi? W momencie, kiedy gips jest następuje ta dehydratacja, czyli z gipsu dwuwodnego przechodzi do anhydrytu, zabezpiecza przed wysoką temperaturą. Temperatura za płytą utrzymuje się w czasie tej reakcji średnio na poziomie około 140 stopni. Także w pierwszej tej fazie zabezpiecza po pierwsze bezpośrednio przed działaniem ognia, ale też przed przejściem temperatury głębiej. Po przejściu tego procesu ta płyta dalej pozostaje stabilna geometrycznie, ta płyta dalej chroni przed ogniem, nie chroni już tak przed temperaturą, te funkcje przejmuje kolejna płyta, później kolejna płyta też już ten proces dehydratacji minie, wtedy dopiero wełna, która też tu jest bardzo istotna, która też chroni przede wszystkim przed temperaturą i
Jeżeli jest dobrze zabezpieczone drewno, zabezpiecza też przed wejściem ognia dalej. Także to jest ten pomysł, który realizujemy. Jeżeli w dalszej części, o może ja teraz jeszcze opowiem, w jaki sposób, bazując na jednej z klasyfikacji ogniowych, w jaki sposób my przygotowujemy badania i co Państwo od nas dostaną i jak w jaki sposób z tego można korzystać. Jedno z rozwiązań z tej klasyfikacji: ściana zewnętrzna, strona wewnętrzna, odporność RI 60, od strony zewnętrznej 120. Teraz tak, jeśli chodzi o drewno, które wykorzystaliśmy do badań, my korzystaliśmy z drewna C24, 45 na 120, czego Państwo nie mogą przekroczyć, bazując na takiej klasyfikacji. Oczywiście wysokości, jeżeli z wysokości 3 metry, to przegroda może mieć tylko 3 metry i nie można jej zrobić wyższej. Tu chodzi o tę przestrzeń międzykondygnacyjną. Ale za to, jeśli chodzi o przekrój, mogą Państwo zwiększyć jeden bądź drugi wymiar, czyli może być na przykład 50 na 140, może być 60 na 120, czyli można to zwiększyć. W ten sposób, bazując na tym badaniu, można wykorzystać to do projektów, gdzie ta konstrukcja wygląda trochę inaczej. Jeśli chodzi o płyty gipsowe, w tym przypadku gipsowo-kartonowe były wykorzystane, one były w trzech miejscach, całość jakby jest konstrukcji z wykorzystaniem płyt. Tutaj nie mamy płyt drewnopochodnych. Czemu? Ponieważ płyta gipsowo-kartonowa, tak jak już mówiliśmy o tych właściwościach związanych z odpornością ogniową, gwarantuje nam to bezpieczeństwo pożarowe, ale przede wszystkim w chwili obecnej dostępne są, my mamy w swojej ofercie trzy płyty konstrukcyjne, dwie gipsowo-kartonowe, jedną gipsowo-włóknową, tutaj ja wskazuję tylko na jedną, na płytę Ridurą, która ma europejską ocenę techniczną, czyli jest to dodatkowy dokument potwierdzający, że jest to płyta po pierwsze konstrukcyjna, czyli ona dodatkowo postęża nam konstrukcję i w obliczeniach statycznych możemy wykorzystać tę płytę i jej właściwości, a dodatkowo ta płyta może być stosowana w drugiej strefie użytkowania, czyli może być stosowana od strony zewnętrznej na konstrukcji głównej budynku pod warstwą izolacji termicznej. Teraz tak, jeśli chodzi o wełnę, tu jest bardzo ważna rzecz. We wszystkich badaniach w tych wewnątrz konstrukcji stosowaliśmy wełnę szklaną Isover o gęstości, to jest minimalna 11 km3, i Państwo korzystając z naszej klasyfikacji, i to się zazwyczaj tak dzieje, wtedy mają pełen wybór, jeśli chodzi o wełny, które można stosować. Z reguły są stosowane wełny o większej gęstości, najczęściej wełny szklane, o bardzo niskiej lambdzie. Lambda jest ważna w przegrodach zewnętrznych, ale jeżeli byśmy to rozwiązanie, a też dalej pokażę, zastosowali w przegrodzie zewnętrznej, tak już wykorzystujemy już wełnę, która daje nam bardzo, poprawia nam izolacyjność akustyczną. Od strony zewnętrznej została wykorzystana wełna skalna fasadowa. Tu mamy jedno z rozwiązań, które możemy wykonać bazując na tej klasyfikacji. Specjalnie dodałem przedściankę, która nie jest na słupkach drewnianych, tylko jest na konstrukcji stalowej, ze względu na to, że to rozwiązanie poprawia nam bardzo mocno akustykę całej przegrody, aczkolwiek układ płyt, gęstość wełny i tak dalej, czy membrana paralizacyjna, to są elementy, które były i które są zawarte w klasyfikacji ogniowej i które można wykorzystać. Ten sam rzut przegrody zewnętrznej, tylko od strony wewnętrznej, widzimy podwójna płyta, dwie różne płyty, pierwsza płyta konstrukcyjna, druga płyta typowa ogniówka DFK i w ten sposób realizowana jest odporność ogniowa przy działaniu ognia od wewnątrz. Tutaj widzimy układ symetryczny wewnętrzny. Na pewno wełna, która tutaj byłaby stosowana, była to wełna, która ma, tak jak powiedziałem, lepsze właściwości izolacyjności akustycznej, ale tak, dzięki temu, że wełna występuje w tylu odmianach i możemy to realizować. Wszędzie zwróćmy uwagę, najpierw płyta gipsowa chroni, później wełna jeszcze dodatkowo zabezpiecza konstrukcję w szkielecie drewnianym. Przykład stropu, działanie ognia od góry, od dołu.
od góry mamy suchy jastrych, bo ta gipsowo-włóknowa, pod spodem też wełna. Już inny rodzaj wełny, wełna, która przede wszystkim ma za zadanie zabezpieczać przed izolować od dźwięków uderzeniowych, aczkolwiek ta sama zasada, drewno chronione przez gips i przez wełnę od strony, sufit podwieszany, podwójna DFK i też wełna, która się pojawia, ona ma oczywiście spełnić cechy izolacyjności akustycznej dodatkowej, ale też zabezpiecza nam konstrukcję w szkielecie drewnianym. Poddasze. Dalej ta sama idea, ta sama logika, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pożarowe. Tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie i to nie ma sensu, żeby podawać konkretne rozwiązania, ponieważ każdy projekt, każdy producent i tak będzie należy dostosować, czy wykorzystując nasze klasyfikacje, nasze badania, umożliwia to przygotowanie rozwiązań takich typowych dla danego producenta, aczkolwiek w tym roku ukazał się katalog systemy prefab, gdzie podajemy szereg informacji, które już mogą się zdecydowanie przydać do projektowania i tutaj już widzimy, są i parametry związane z odpornością ogniową, ale jest też akustyka. Tu jedna ważna rzecz, od razu uprzedzam, jeżeli w doborze systemów pod względem bezpieczeństwa pożarowego możemy sobie pozwolić na zwiększenie przekrojów, dodanie płyt i tak dalej i to tylko poprawia sytuację, tak w przypadku akustyki musimy 1:1 wziąć to rozwiązanie, które jest przebadane, tylko wtedy będziemy mogli wykorzystać wyniki, akustyka niestety tak działa. Katalog prefab dostępny jest chociażby na naszych stronach internetowych, na stronie Rygipswella razem z innymi katalogami. Jeszcze ważna rzecz, już na sam koniec mojej prezentacji. Widzieliśmy pierwszy film z cyklu dokumentalnego Dom Bezpieczny Pożarowy. Proszę Państwa, będziemy kontynuować, właśnie kontynuujemy pracę. My dość intensywnie pracujemy nad kolejnymi filmami, w których będziemy bardzo szczegółowo i precyzyjnie opisywać właśnie kwestie chociażby płyt gipsowo-kartonowych, prawidłowo do doboru pakietów szybowych, czy wełnę, po to, żeby wytłumaczyć ten proces, z którym mamy do czynienia w przypadku, jeśli chodzi o kwestie pożarowe. I tak kończąc, tak jak mówiłem, praktycznie od początku działania działu prefab w Polsce, ja staram się wspierać, jeśli chodzi o rozwój systemów, aczkolwiek wspólnie z kolegami tworzymy ten dział i zdecydowanie w przypadku realizacji projektów i tak dalej zachęcamy do kontaktu. Z mojej strony to tyle, wrócę jeszcze w czasie pytań i ze swojej strony już dziękuję, poproszę Jakuba o kontynuację. Jakub, nie słyszymy Cię. Przepraszam bardzo, teraz Piotrek, teraz mnie słychać? Halo, halo? Słychać, tak? Już. Dzień dobry, jeszcze raz. W takim razie nazywam się Jakub Rytkodym, jestem odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży w Saint-Gobain Glass w Hucie Szkła. I dzisiaj właśnie opowiem trochę o szkle w kontekście tego naszego eksperymentu i właśnie o rodzajach szkła i ich odporności na temperatury. W przypadku okien istotne znaczenie dla jego trwałości podczas pożaru ma rodzaj materiału, z którego wykonane są ramy okienne oraz oczywiście przeszklenie. W takim typowym szkle sodowo, takie typowe szkło sodowo-wapniowe, tak zwane szkło flot, które używane jest w budownictwie, ono jest sklasyfikowane jako materiał niepalny i samo szkło jest odporne na bardzo wysokie temperatury i tutaj takim teoretycznym limitem jest temperatura jego topnienia, która nawet w warunkach pożaru jest trudna do osiągnięcia. Natomiast w przypadku szkła dużo
dużo niebezpieczniejsze niż wysokie temperatury, są duże różnice temperatur. I polega to na tym, że jeżeli część szkła, jakaś część tafli nagrzeje się do jakiejś temperatury, ona zwiększa swoją objętość przez tą temperaturę, przez rozszerzalność cieplną, natomiast inna część tej samej tafli pozostaje chłodniejsza i objętościowo mniejsza, wówczas pojawiają się naprężenia rozciągające, a że szkło rozciągać się nie lubi, ma niską wytrzymałość na rozciąganie, to dość szybko pojawiają się pęknięcia. I tutaj taką graniczną temperaturę, graniczną wartość tej różnicy temperatur na jednej tafli w dwóch różnych punktach przyjmuje się około 40 stopni. Ona jest zależna od wielu różnych czynników, ona nie zawsze jest 40 stopni, zależy między innymi od jakości obróbki krawędzi, od kąta nachylenia tego szkła i różnych innych czynników. Tutaj głodnych wiedzy odsyłam do normy DTU 39, francuska norma, która porusza właśnie temat termiki szkła i tam są wyszczególnione wszystkie temperatury dla różnych rodzajów szkła w różnych warunkach. I w scenariuszu P1 w tym eksperymencie było właśnie zastosowane szkło odprężone, czyli nie poddane obróbce, nie poddane procesowi hartowania, które właśnie ma wytrzymałość na różnicę temperatur rzędu 40 stopni. To było szkło dwukomorowe, złożone z trzech tafli 4-milimetrowych. I tutaj te naprężenia termiczne nie zdążyły wystąpić, bo tak jak tutaj pan doktor mówił, ten pożar zaczął dogasać i trzeba było rozbić te szyby były na tyle szczelne, że trzeba było je rozbić, żeby ten dostęp powietrza zapewnić i podtrzymać pożar. Szkło odprężone termicznie pęka w bardzo taki charakterystyczny sposób, bo zazwyczaj wychodzi taka pojedyncza rysa od krawędzi szkła pod kątem prostym. Ona się później może rozgałęziać, jeżeli te naprężenia termiczne są duże, często też są takie charakterystyczne haczykowate zakończenia tych rys. Natomiast tak jak mówię, tutaj nie zdążyło to wystąpić ze względu na to rozbicie okna. I szkło odprężone pęka w taki sposób, jak tutaj widać na tym zdjęciu, czyli na duże, ostre fragmenty, które łatwo mogą jakoś zranić nas. One są takie duże i ostre, duże fragmenty o ostrych krawędziach. Natomiast szkło hartowane pęka trochę inaczej i tutaj szkło hartowane zostało użyte w scenariuszu pożarowym P2. Tutaj były tafle, to też było szkło dwukomorowe, czyli trzy szyby ze szkła hartowanego. Hartowanie to taki proces, który polega na podgrzaniu tafli do temperatury powyżej 600 stopni Celsjusza, a następnie gwałtownym jego schłodzeniu za pomocą sprężonego powietrza i dzięki temu szkło zyskuje większą wytrzymałość zarówno na oddziaływania mechaniczne, jak i właśnie oddziaływania termiczne. I o ile tutaj w przypadku szkła odprężonego mówiliśmy o tej temperaturze, tej granicznej różnicy temperatur rzędu 40 stopni, tak w przypadku szkła hartowanego jest to ponad 200 stopni, 220 nawet. W praktyce oznacza to, że bardzo trudno jest osiągnąć takie warunki, w których szkło hartowane pęknie termicznie. I w tym eksperymencie również nie pękło, ono musiało zostać rozbite, żeby zapewnić powietrze do kontynuowania pożaru. Natomiast tutaj też warto wspomnieć, że szkło hartowane pęka inaczej, ono zawsze pęka w sposób taki sam, czy to są oddziaływania mechaniczne czy termiczne, to ono zawsze pęknie na całej powierzchni, na takie drobne fragmenty wielkości około 0,5 cm2. I co ważne, o tępych krawędziach. One mają na tyle tępe krawędzie, że tak naprawdę można by wziąć nawet gołą ręką takie fragmenty i one nie powinny zrobić krzywdy. Ale to wiąże się też z niską nośnością szczątkową. O ile gdyby szkło hartowane pękło, to ono zostanie w ramie ze względu na to, że jest zespolone w pakiet szklany i to będzie je trzymało jeszcze w ramie, o tyle szkło hartowane po prostu się rozsypie i tej nośności szczątkowej w ogóle nie będzie i no i po prostu pęknie.
Jest jeszcze coś takiego jak szkło półhartowane. Jest to taki kompromis, powiedzmy, pomiędzy szkłem hartowanym a odprężonym. I tutaj również ten proces półhartowania wygląda tak samo jak proces hartowania, nagrzewa się do tej samej temperatury, jednak ten proces później gwałtownego chłodzenia przebiega troszeczkę mniej gwałtownie i mniej szybko niż w przypadku szkła hartowanego. Dzięki temu uzyskujemy większą odporność. Tutaj jeśli chodzi o odporność termiczną, to ta maksymalna różnica temperatur na jednej tafli może wynieść około 150 stopni. I uzyskujemy też siatkę spękań nieco bardziej podobną do szkła, do siatki spękań szkła odprężonego niż hartowanego, czyli też pęka na takie duże, duże fragmenty. W trzecim scenariuszu pożarowym P3 zostało użyte szkło laminowane od wewnątrz budynku. Szkło laminowane to jest szkło złożone z dwóch lub więcej tafli przedzielonych folią tworzywa sztucznego, zazwyczaj folii PVB, która jest sklejana z tymi taflami w odpowiednich warunkach, pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, w taki sposób, że jej nie widać, ona jest całkowicie przezroczysta. I po co się to robi? Taka szyba ma dużo większą odporność na włamania, bo tutaj nie wystarczy tylko rozbić samego szkła, ale też się trzeba przedrzeć, że tak powiem, przez tą folię, która jest dość odporna. Szkło laminowane charakteryzuje się też większą izolacyjnością akustyczną, lepiej tłumi dźwięki i wygłusza pomieszczenia, a także charakteryzuje się właśnie wyższą nośnością szczątkową, bo nawet jeżeli to szkło pęknie, to te fragmenty pozostają przyklejone do folii i dzięki temu nie rozsypują się na drobne fragmenty. Ich wytrzymałość takiego szkła laminowanego na różnicy temperatur zależy od tego, z jakiego szkła został ten laminat zrobiony. On może być zrobiony zarówno ze szkła odprężonego, jak i ze szkła hartowanego. W przypadku hartowanego ta różnica wyniesie 200 stopni, w przypadku odprężonego te 40 stopni. Może też być oczywiście zrobiona ze szkła półhartowanego. Natomiast jeszcze też warto wspomnieć, że o ile w przypadku zwykłego szkła nieistotna jest tak bardzo, nie ma jakby granicznej maksymalnej temperatury, jaką szkło może znieść, o tyle w przypadku szkła laminowanego taka maksymalna temperatura jest, ze względu na to, że folia PVB jest dość wrażliwa na wysokie temperatury. I już przy temperaturze, przy nagrzaniu do temperatury tam około 70-80 stopni może wystąpić tak zwane zjawisko delaminacji, czyli odklejenia się tej folii od tafli szkła. I generalnie skutkuje to obniżeniem walorów estetycznych takiego szkła, natomiast w warunkach pożaru takie szkło laminowane oczywiście jest w stanie wytrzymać dużo większe temperatury niż te 70 stopni. W naszym eksperymencie, w scenariuszu P3, było użyte to szkło. Ono na skutek tego dość dużego pożaru, tego największego pożaru, wypłynęło z ramy, która po prostu się stopiła na skutek temperatury. Na koniec jeszcze wspomnę, że Saint-Gobain ma w swojej grupie firmę Vetrotech. Jest to firma, która specjalizuje się w produkcji szkła ogniochronnego. Szkło ogniochronne składa się z dwóch lub więcej tafli, które są wypełnione, są jakby przełożone takim specjalnym żelem, który podczas pożaru na skutek wysokich temperatur zmienia swoją strukturę, twardnieje i tworzy taką szczelną barierę przed pożarem. W zależności od wyrobu on może, takie szkło ogniochronne, zapewnia integralność przez od 30 do 120 minut. I te szkła ogniochronne mogą spełniać takie trzy kryteria. Kryterium nośności ogniowej o symbolu R, kryterium szczelności na płomienie i gorące gazy o symbolu E oraz kryterium izolacji termicznej podczas pożaru, czyli symbol I. I dajmy na to takie szkło o oznaczeniu EI60. Oznacza to, że przez 60 minut
to szkło będzie szczelne przed płomieniami i gorącymi gazami oraz będzie izolowało termicznie podczas pożaru. Tutaj w naszym eksperymencie tego szkła, tego produktu nie wykorzystywaliśmy ze względu na to, że to jest, tego się praktycznie nie stosuje w budownictwie jednorodzinnym, w budownictwie mieszkaniowym, to już jest specjalistyczne szkło do specjalistycznych zastosowań. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu bardzo i teraz przechodzimy chyba do sekcji pytań. Gdyby były jakieś pytania do mnie lub do kolegów, to bardzo proszę. No tutaj zdaje się, że już na czacie kontakt został przekazany, jeśli chodzi o to pytanie. Panie Pawle, tutaj jest bardzo dużo... Tak, ja widzę. Teraz tak. Czy otrzymają kontakt bezpośrednio do prelegentów. No to jest, co Państwo macie napisane te maile, czyli p.pasulik, to jest mój, a tutaj Pan Jakub też podał i Pan Piotr swoje te maile, więc to mamy. Dobra, czyli możemy dalej, bo tu mamy 138, czyli tak. To odłożamy sobie. Dalej wyświetlamy sobie to, sekundeczkę mi się włączy. Chciałbym włączyć, ale nie jestem w stanie, może tak? Zobaczymy, czy to działa. O, tu włączyłem. Czy podano materiały, poszczególne slajdy będą udostępnione użytkownikom? Tak. Tak, to udostępnimy materiały. Tak. Tak Państwo widzicie, Pan Tomasz. Dobrze, dalej mamy Lech Jania. W jaki sposób powinno być zabezpieczone drewno, na przykład za pomocą środków ogniochronnych? W tym wypadku chodzi o to, żeby nie zabezpieczać tego drewna niczym, bo to pamiętajcie, też jest chemia, nie? To są różnego rodzaju rzeczy. My nie mamy tu potrzeby, bo NRO mamy zapewnione przez okładziny, więc nie ma żadnej potrzeby zabezpieczać środkami ogniochronnymi tego drewna, nie? Ono powinno być jedyne co, że sfazowane te elementy i strugane, chodzi o to, żeby nie było takie, czyli odpowiednio przygotowane, nic więcej, naturalny produkt. Dobra, tu co dalej mamy? No Panie Pawle, tu jest jedno pytanie takie, ja zaznaczę, zaraz się pokażę, które jest chyba coś tam dla wielu osób. To jak ktoś włącza, nie włącza, bardzo proszę. Tak. Tu do Pana Piotra jest takie pytanie, to ja... Panie Pawle, kiedy realnie możemy liczyć na zmianę przepisów dotyczących ściany, kiedy w ścianie będzie można drewno wsunięte? Panie Rafale, nie da się ukryć, że ministerstwo wystąpiło do Instytutu Techniki Budowlanej. Instytut Techniki Budowlanej przekazał takie informacje. My fizycznie ja przygotowałem taki wkład, który by pozwolił na to, żeby jeszcze bez zmian przepisów, żeby można było już zacząć to wykonywać. Nie dotyczy tylko tego, dotyczy również schodów. Bo zwróćcie Państwo uwagę, na drogach ewakuacyjnych też mają wykonane schody z materiałów niepalnych. Co, jak można się ewakuować, jak będziecie mieli temperaturę rząd wielkości tam 800 stopni, to żadnej ewakuacji nie ma, nie? A tam pamiętajcie, macie R60, nie? Więc cały czas naciskam. Polskie domy drewniane naciskają, Państwo Straż Pożarna też jest, że tak powiem, w tym kierunku, bo zdaję sobie sprawę, że coś trzeba. Natomiast, no mówię, no... Powiem więcej, jest nawet komisja, bo dwa razy mieliśmy spotkanie, powstała parlamentarny zespół do spraw budownictwa drewnianego i czegoś tam. I tam jest naprawdę taki prężny wiceprzewodniczący tej komisji, który widać, że tak, że rozumie w sensie te potrzeby i naciska, no ale pewnie jakieś inne polityczne rzeczy powodują, że to jeszcze priorytetu nie ma. Natomiast jest w tym kierunku coś idzie. No wiem, że ministerstwo się nawet zapytało, czy by trzeba oddzielnie jakiś rozdział stworzyć w warunkach technicznych dotyczących budownictwa drewnianego. Pewnie byśmy woleli tego uniknąć. Natomiast no, cały czas, mówię, ja jestem na samym dole, to wiecie Państwo, jest 60 tych
poziomów powyżej mnie, więc ja przekazuję komuś tam nisko i ten ktoś tam coraz wyżej, co dochodzi do końca. Im więcej osób będzie się, że tak powiem, w tym interesował, tym wydaje mi się, będzie to bardziej priorytetowa sprawa. Dobrze, do pana Piotra takie pytanie tu jest, a jest. Czy ściana zewnętrzna była sprawdzana pod kątem ciepłowygodnościowym, w szczególności jeśli chodzi o przegrodę otwartą na dyfuzję pary wodnej. To znaczy tak, jeśli chodzi o ten projekt, wykorzystaliśmy folię, która najgorzej zachowuje się w przypadku kontaktu z ogniem. W realizacjach, które są robione jeśli chodzi o ściany przegrody zewnętrzne, tam powinno się stosować membrany o zdecydowanie mniejszym oporze dyfuzyjnym, żeby te ściany były otwarte dyfuzyjne. Także tutaj, tak jak w przypadku wielu badań, to co pokazywałem, sprawdzaliśmy najgorszego przedstawiciela od strony bezpieczeństwa pożarowego. Czyli pewnie o tej najniższej temperaturze, przy której się tam coś dzieje. Tutaj pytanie od pani Agnieszki, czy w przypadku szyb ognioodpornych są montowane one w zestawy, tak jak w przypadku szyb zespolonych? Oczywiście tak, można je zespalać z innymi szybami w pakiety jednokomorowe czy dwukomorowe, jak najbardziej robi się tak. Dobrze. Ktoś czasami włącza to, ja nie wiem kto. Troszkę ja, zastosowano płyty ognioodporne. Zastosowano płytę ognioodporną, tak jak tak, tak. Ja tylko powiem tak, że widzieliście Państwo to, co mówiłem o tej ścianie takiej zwykłej, która była ścianą działową i ona, że tak powiem, wbrew pozorom też się zachowała całkiem przyzwoicie. Natomiast no, są dedykowane płyty ognioodporne, Pan Piotr pewnie więcej powie, które mają odpowiednie włókna, które powodują, że one się nawet po przekroczeniu tych temperatur, one się po prostu trochę inaczej zachowują. Panie Piotrze, proszę. Tak, to jest w zależności od gęstości płyty, od ilości chociażby włókna szklanego. Płyty dedykowane do zabezpieczenia ognioochronnych. Najpopularniejsza płyta DF o deklarowanej, o ustalonej gęstości z włóknem szklanym. Aczkolwiek płyty typu A, te podstawowe, to takie widzieliśmy w eksperymencie. Też one w dość długim czasie chronią przed temperaturą i bezpośrednio przed pożarem. Tutaj chyba jest jeszcze jedno pytanie, które jest bardzo bliskie temu pytaniu. Chodzi o podwójne płyty gipsowe. To panie Pawle, to jakby pan... Znaczy z punktu widzenia odporności ogniowej, to ja, tak jakbyście wzięli sobie na przykład Eurocode 5 dla konstrukcji drewnianych, ten taki z dwójką, to się okaże, że płyta taka pojedyncza 12,5 mm, to na mniej więcej 21 minut trzyma, nie? Przy takim dokładnym wykonaniu, czyli no, to grubość, żebyśmy powiększyli, byśmy mieli tam 40 parę, tam dochodzą jeszcze inne oczywiście elementy, stąd też podwójne. Natomiast to, co powiedziałem Państwu, te podwójne opłytywanie tu bardziej wynika z akustyki po prostu, pomiędzy tymi pomieszczeniami. My sobie założyliśmy, że te poszczególne pomieszczenia tak jakby były mieszkania, prawda? No to też nie chcielibyśmy słyszeć, żeby tam coś się dzieje po drugiej stronie i to z tego, to co mówiłem o tej zasadzie, ta masa, sprężna masa, to tutaj tak to wygląda. A zresztą to w wielu krajach podwójne opłytywanie to jest standard. To jest tak, że raz, że i później coś na tym powiesić i no, zdecydowanie. Po drugie gubimy też, pamiętajcie, połączenia między płytami, te takie, bo na zakładkę one wchodzą, prawda? Czyli nie mamy też tych takich słabych punktów, jeżeli ktoś by na przykład źle wyszpachlował pojedynczą płytę, no to za nią, gdyby ten element szpachlowy, to tam mogłoby się temperatura i ogień dostać, a tutaj nie mamy, bo mamy płyty przesunięte. Tak, wpływ negatywny błędów wykonawczych jest eliminowany przy podwójnym płytowaniu. Po prostu jest to rozwiązanie bardziej odporne na błędy wykonawcze. Tu było takie, ten już dajemy. To jeszcze jedno pytanie, zaraz zobaczymy, czy się wyświetli. Panie Piotrze, do pana. Drewno powinno być zabezpieczone. To, co ja rozumiem, że zabezpieczone drewno, to chodzi o to, że to drewno jest zabezpieczone. Najpierw musimy schować to drewno, najpierw pod płytą gipsowo-kartonową, a później do jakby osłonić wełną, szczelnie osłonić wełną mineralną. No bo
drewno elementem palnym jest, tak jak wiemy, i tutaj tylko w funkcji czasu zależy nam na tym, żeby jak najpóźniej doszło do samozapłonu drewna i tak dalej. Także tutaj o to chodziło, absolutnie nie zabezpieczamy, tak jak pan Paweł powiedział, nie zabezpieczamy żadnymi środkami ogniochronnymi i tak dalej. W przypadku konstrukcji w szkielecie drewnianym jest to czyste drewno C24, czyste w sensie ochelbowane, sfazowane i to jak najbardziej wystarczy. Oj, to coś włączyłem, jest. Pytanie do pana. Obecnie coraz więcej klientów zwraca się w kierunku smart home, co wiąże się z większą ilością przewodów leśnych oraz innych materiałów, tak? No, państwo widzieli, my mieliśmy tutaj naprawdę tych, jeśli chodzi o wyposażenie, to było, znaczy więcej niż standardowe, ponieważ to takie rozwiązania, które na przykład mają rekuperację i tak dalej, więc to też było uwzględnione, więc mówię, dopóki to się dzieje, pamiętajcie, że w tej technologii na przykład są też takie sytuacje, że przedścianki się robi, prawda? Jak mamy tą przedściankę, to w ogóle mamy to pomieszczenie takie, gdzie przegroda jest w ogóle, że powiem, zupełnie gdzie indziej i w tej przestrzeni przedścianki już mamy pewną ochronę przed ogniem, a po drugie sama przegroda jest dodatkowo chroniona. Więc mówię, to jest najbardziej wrażliwy ten element i to nie ulega wątpliwości, natomiast dlatego mówię, trzeba w odpowiednim standardzie to wykonać. Jeżeli mamy schowane za płytą, nie ma żadnego kłopotu. Jeżeli mamy zrobione, tak jak państwo widzieli, w podłodze, bo to też chodzi o to, że później jak ktoś będzie sobie jakiś obrazek wieszał czy coś, to też są takie miejsca, które są, że tak powiem, słabe, prawda? Więc żeby na przykład nie trafić też z tego typu element. Więc mówię, większość tych instalacji jest dołem w podłodze, a to jest tak zabezpieczone, że w zasadzie się nic złego nie dzieje, a jak koledzy, którzy budują na rynki zachodnie, to na przykład mają w przypadku instalacji wodnych, to mają rurę w rurze, prawda? Czyli nawet jeżeli coś się działo, to żeby też nie wyciekło gdzieś tam, to tego typu rzeczy są już opracowane. Największy problem polega tak naprawdę na tym, że nie mamy standardów dla tego typu rozwiązań, nie? Bo każdy tam jakiś tam sobie tworzy, a to powinno być w jakiś tam cała ta społeczność, która jest zainteresowana tego typu technologią, powinna po prostu pewien standard taki opracować, który by mówił, że robimy w ten i inny sposób, tak żeby jedno do drugiego pasowało. Więc tutaj mówię, mam nadzieję, że odpowiedziałem panu Markowi. To teraz, może ja jeszcze się dołączę. Proszę. Mówiłem o cyklu filmów dokumentalnych, nad którymi pracujemy. Między innymi jeden z filmów będzie dedykowany właśnie do... Będziemy mówili o, jak należy sobie radzić z wszelkimi przebiciami tej warstwy płyt, czyli instalacje, przejścia kablowe, rurowe i tak dalej. Także tam myślę, że też znajdzie się parę informacji, które są dla państwa potrzebne. Panie Piotrze, chyba do pana, pan Krystian zapytał, gdzie mogę znaleźć detale. To znaczy tak, jeśli chodzi o katalog prefab, jest jakby to pierwszy katalog, pierwszy nasz krok, który wykonaliśmy, jeśli chodzi o rozwiązania nasze systemowe. W chwili obecnej pracujemy nad reedycją już tego katalogu i tam właśnie precyzyjnie będziemy omawiać już detale. Ja mam taką uwagę, ponieważ już jest 12:31, pytań jeszcze jest wiele, czas się już kończy. Z góry chyba przepraszam za to, że nie oddamy od razu odpowiedzieć na wszystkie, aczkolwiek mają państwo dla nas kontakt mailowy, który został już na czacie przygotowany, puszczony. Także zapraszam do kontaktu bezpośredniego, na wszystkie pytania odpowiemy. Także dziękuję za udział, dziękuję doktorowi Pawłowi Solikowi, dziękuję Jakubowi, dziękuję państwu za uwagę. Tak jak powiedziałem, na pozostałe pytania prosimy o kontakt mailowy i już bezpośrednio odpowiemy na te pytania. Dziękujemy. Ja jeszcze może tylko dodam, takie jedno pytanie jest tutaj ciekawe. Czy dom drewniany jest bezpieczniejszy niż dom wykonany z materiałów klasycznych w kwestii ognia? Znaczy, bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, tak powiedzieć tak czy nie, bo pamiętajcie, że w takim domu się pali co przede wszystkim? Wyposażenie, to co macie w środku. Zwróćcie państwo uwagę, taki, pamiętacie pożar garażu był w Warszawie parę miesięcy temu? I nagle się okazało, że jedno materiał niepalny, beton, stal niepalna, a elementy do wymiany w zasadzie
w całości. Więc mówię, pali się przede wszystkim to wyposażenie tego budynku. Natomiast jeżeli jest dobrze wykonany dom w technologii drewnianej, dobrze wykonany, tak jak my tutaj pokazujemy, no to, że tak powiem, z punktu widzenia wymagań, które są stawiane, jak najbardziej to jest budynek bezpieczny. Natomiast gdybym ja na przykład, nie wiem, pewnie robił z jakiś tam, nie wiem, safe, który miałby z nasionami i miałby ochronić, on, nie wiem, przed jakimiś tam kataklizmami, to pewnie bym z czegoś tam innego zrobił, ale mówię, my musimy popatrzeć na to wszystko w sposób taki bardzo szeroki. Po pierwsze, ma być ciepło, ma być ekonomicznie, ma być tanie w eksploatacji, ma być równe, bo pamiętam na takiej fajnej konferencji Fina zapytali, on buduje w tradycji i buduje dużo w tym drewnie i zapytali, jaka jest różnica podstawowa? On mówi, a poza tym, że jak jest minus 25, to u nich się dopiero kończy budowanie w ogóle na zewnątrz, ale mówi, jak jest minus tam powiedzmy 5, to już jest problem z robieniem tych takich w tradycji, a tutaj nie, ponieważ przyjeżdżają gotowe elementy prefabrykowane. Ale przede wszystkim powiedział dokładność, jeszcze raz dokładność. Te elementy tutaj, to jest tak, że jeden jest dopasowany do drugiego. W przypadku budynków takich tradycji, ta dokładność, to ciężko ją utrzymać, no biorąc, chyba żebyście mieli naprawdę jakąś super ekipę, ale to wszędzie takiej ekipy nie będziecie mieli. A w fabryce, gdzie są stałe warunki produkcji, w sensie ta sama temperatura, te same urządzenia, te same maszyny, po prostu ten standard zrobienia jest dużo, dużo prostszy. To tyle, to pan Paweł Fijalski pytał. W takim razie dziękujemy Państwu pan za... organizatorem, to Pan. Tak. Dziękujemy Państwu za uwagę i tak jak powiedziałem, na pozostałe pytania odpowiemy już bezpośrednio mailowo. Do widzenia. Dziękujemy. Bardzo. Dziękujemy.